Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, pan Marek Tomków. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie prezesie, Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o informacji w ochronie zdrowia i tam się znalazł jeden, pośród trzech ważnych poprawek znalazła się jedna, która dotyczy bezpośrednio aptekarzy. To jest ta zakładająca możliwość sprzedaży wysyłkowej leków na receptę osobom niepełnosprawnym. I wiem, że ten projekt, ten przepis nie podoba się Naczelnej Radzie. Dlaczego? Naczelna Rada Aptekarska uważa, że oczywiście uciekanie bez końca przed sprzedażą leków na receptę przez internet nie ma sensu. No to są pewne rozwiązania, z którymi żyjemy na co dzień. Wysyłamy przelewy internetowe, żyjemy w świecie zinformatyzowanym i tak dalej. To jest jasne dla nas. Natomiast tam wszędzie, gdzie podkreśla się wygodę, my stawiamy zdecydowanie na bezpieczeństwo. I oczywiście Naczelna Rada Aptekarska chętnie będzie rozmawiała na ten temat, ale potrzebujemy najpierw odpowiedzi na takie bardzo, bardzo fundamentalne pytania. Dla nas istotne jest to, żeby wiedzieć, w jaki sposób ten lek będzie transportowany do pacjenta. A bywa, że jest to czasem kilka dni. Dla nas bardzo istotne, żeby wiedzieć, kto będzie te firmy kontrolował, bo na dzień dzisiejszy nie ma w Polsce instytucji, która mogłaby nadzorować taki transport. Istotne jest na przykład zabezpieczenie samych witryn internetowych. Nasze witryny internetowe zabezpieczone są w sposób, no, wręcz mało poważny. Jeżeli wystarczy umieszczenie kolorowego logo, tudzież znaku polskiej flagi, to z tym szacunkiem dla barw narodowych, ale to jest słabe zabezpieczenie przed hakerami i podrabianiem chociażby witryn czy ataków dzisiaj na najbardziej zabezpieczone witryny banków, w związku z czym te rzeczy muszą zostać rozwiązane. Dla nas istotne jest też to, żeby nie otwarto, nie daj Boże, kanału leków, przez który mogły wjeżdżać leki ratujące życie. My w tej chwili mieliśmy przypadek, kiedy zatrzymano jedną tak zwaną mafię lekową, 100 milionów złotych w lekach ratujących życie, wywiezionych w ciągu kilkunastu miesięcy. Druga zatrzymana ekipa to 10 milionów złotych już przygotowane do wysyłki. To są takie problemy, które najpierw trzeba bardzo mocno rozważyć i odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania, czy mamy zabezpieczone wszystkie furtki, zanim otworzymy kolejną. Jeżeli mówimy o takim połączeniu, czyli bezpieczna sprzedaż leków na receptę i to jeszcze w drodze wysyłkowej, to z pełną świadomością możemy powiedzieć, że dzisiaj połączenie tych trzech punktów jest niemożliwe do spełnienia. Bo jeżeli to ma być bezpieczna sprzedaż przez internet, to nie leki na receptę. Jeżeli leki na receptę przez internet, to nie w sposób bezpieczny. A jeżeli bezpieczne leki na receptę, to nie w sprzedaży wysyłkowej. A czy, panie Marku, czy w tej regulacji, czy w projekcie są jakiekolwiek szczegóły tego, jakby to miało wyglądać? Czy na razie możemy tylko gdybać, jak to będzie wyglądało? Ta pierwsza poprawka, która przeszła, ona w ogóle zakładała sprzedaż wszystkich możliwych leków przez internet. I faktycznie zadaliśmy bardzo dużo pytań też ministrowi. Trzeba przyznać, że faktycznie posłowie i Ministerstwo Zdrowia słuchali się w te uwagi i natychmiast skorygowali ten przepis. Dlatego, że w pierwotnej wersji dopuścilibyśmy do tego, że na przykład kurier miałby dostęp do chociażby tych przegłosowanych kilka miesięcy temu leków z marihuaną albo leków psychotropowych, narkotycznych leków przeciwbólowych, czyli tych opiatów zwanych popularnie narkotykami. To w tym momencie oznacza, że mielibyśmy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją. Silne leki stosowane w chorobach onkologicznych. To są leki, które nigdy nie powinny się w rękach kuriera, a tu nie mówimy przecież o jednej osobie, bo to z apteki odbiera jeden kurier, to trafia do sortowni, potem tak zwanym wahadłem, czyli tirem przejeżdża do drugiej sortowni, z drugiej sortowni trafia w ręce drugiego kuriera. I teraz co w sytuacji, kiedy pacjent zamawia lek przed Bożym Narodzeniem, a dociera on do niego po tych tak zwanych sześciu królach. W momencie, kiedy jego recepta jest zblokowana w aptece, pacjent zostaje bez leku. Dlatego też my zaproponowaliśmy dużo dalej idące rozwiązanie, ale też bardziej rozsądne z punktu widzenia pacjenta. To znaczy, dzisiaj kłopotem dla pacjenta nie jest transport kilku opakowań leku z apteki, które ważą kilkadziesiąt gramów. Tak naprawdę problemem dla niego jest chociażby zakup dużych, objętościowo i ciężkich opakowań z pieluchomajtkami, bo przecież żeby je dostarczyć na pierwsze, drugie piętro, to będzie miała problem nawet osoba z kulami, a nie, już nie mówię o osobach leżących na przykład bardzo mocno, z bardzo dużym stopniem niepełnosprawności. W związku z czym w pierwszym rzędzie powinno się rozważyć właśnie sprzedaż tych wyrobów medycznych refundowanych, żeby pacjent mógł skorzystać z pomocy kuriera. Po drugie, trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli te leki mają dotrzeć bezpiecznie i będziemy wyłączali kolejne grupy, bo dzisiaj rozporządzenie mówi, ok, wyłączymy sobie poszczególne grupy leków, które nie powinny jechać przez internet. No ale właśnie, czy to nie są te leki, których tak naprawdę ci niepełnosprawni najbardziej potrzebują, czyli silne leki przeciwbólowe, o których pan już powiedział?
No, w dużej mierze tak, bo przecież do tego dochodzi nam cała onkologia. Do tego dochodzą nam całe leki, całe grupy leków psychotropowych. No, nie wyobrażam sobie też, żeby mogło się tam znaleźć dzisiaj przy braku jakiejkolwiek gwarancji, a mówimy w jednej z najbardziej upalnych dni w roku, żeby znalazły się tam na przykład insuliny, które muszą być przechowywane w bardzo, bardzo termostabilnych warunkach. Czyli tak naprawdę po co taka regulacja? Dla tych wyrobów medycznych, które mogą, a nie muszą być dopisane? Czy nie wiem, czy zostały? Bo na pewno... To, co zostało już wprowadzone w prawie, nie wystarczy. Na dzień dzisiejszy ten przepis jest martwy. Dlatego, że przez bardzo wiele lat w polskim prawie farmaceutycznym istniała kara cofnięcia zezwolenia za wywóz, za wysyłkową sprzedaż leków na receptę. I ta kara nie została zdjęta. W związku z czym z jednej strony mamy przepis, który na to pozwala, ale z drugiej strony wciąż mamy niezniesioną karę. W związku z czym wiadomo, że trzeba jeszcze raz siąść do tej ustawy i tutaj nie wystarczy jedno rozporządzenie. W tej chwili rozmawiamy faktycznie z Ministerstwem Zdrowia i jak podkreślił minister Cieszyński, te wszystkie problemy zostały już właściwie zaadresowane i prace prawdopodobnie zaczną się nad tym po wakacjach, bo trzeba zmienić bardzo wiele rzeczy. Trzeba dopisać uprawnienia inspekcji farmaceutycznej na przykład do kontrolowania, czy chociażby inspekcji transportu drogowego do kontrolowania takich przesyłek na drodze. Trzeba bardzo jasno określić, jakie będą kary za naruszenie tych przepisów, bo na przykład ministerstwo powie, nie wolno sprzedawać leków psychotropowych przez internet, ale jeżeli nie będzie za to kary, to my momentalnie będziemy mieli sprzedaż takich leków i ktoś powie, proszę bardzo, nie ma sankcji karnych, więc nic nie możecie mi zrobić. Trzeba pamiętać, że czy Ministerstwo Zdrowia, czy posłowie mają dobre intencje i to trzeba docenić, natomiast patrzą na to z punktu widzenia osoby, która prawo przestrzega i chce tego przestrzegać. Natomiast warto także spojrzeć z punktu widzenia tych, którzy chcą je łamać. I dzisiaj już oficjalnie się mówi o mafiach, o grupach przestępczych, nie o farmaceutach, o grupach przestępczych, które próbują na przykład żyć z fałszowania leków. Trzeba się przed tym bardzo mocno zabezpieczyć, dlatego że w tej chęci niesienia pomocy trzeba mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo chorych. Mówi się wygoda. Oczywiście, jeżdżenie bez pasów jest wygodne, ale nie jest bezpieczne. Każde dziecko byłoby szczęśliwe, gdyby je wypięto z pasów w foteliku. Tylko nie tędy droga. Ktoś powiedział, że równie dobrze można powiedzieć, przechodźcie na czerwonym świetle. Będziecie mieli wybór, dwa rodzaje światła do wyboru, no i praktycznie nieograniczony czas przechodzenia. Tylko to nie tędy to powinno pójść. Czy ja rozumiem, że ta ustawa, jeśli znajdzie się na niej podpis prezydenta pod nią, to rozumiem, że nie będzie funkcjonować, że będziemy mieć martwy przepis, który zaraz trzeba będzie nowelizować. I tak na dobrą sprawę nie mogłaby się funkcjonować, bo ministerstwo podjęło dość rozsądną decyzję i zresztą posłowie poparli to i z jednej, i z drugiej strony, bo co było ciekawe, popierali to i posłowie koalicji i opozycji, żeby powiązać to z e-receptą, czyli po pierwsze troszkę większy nadzór, no może nawet więcej niż troszkę. Po drugie, zyskujemy jeszcze pół roku czasu, bo ten przepis miałby wyjść 1 stycznia 2019, a więc te wszystkie luki, które są na dzień dzisiejszy, te wszystkie przepisy, które trzeba byłoby dopracować czy pozmieniać, jeszcze jest na to czas. Dlatego dobrze, że jeszcze w trakcie prac komisji sejmowej przyszła ta refleksja, że przesunięte zostaje to i powiązane z receptą. A skąd Rada Aptekarska dowiedziała się o tym pomyśle? Czy również z druku sejmowego, czy może tak z mediów? Jak to wyglądało? Tak naprawdę to już będąc na komisji sejmowej, no bo to tak naprawdę trwało chwileczkę, gdzieś dopiero po jej zakończeniu zaczęły do nas docierać informacje, że faktycznie w tym krótkim czasie, wśród tych wielu poprawek i taka została zgłoszona. No, nie zakładamy tutaj złej woli. Natomiast jeżeli chcemy się naprawdę posunąć do przodu, to nie stawiajmy wozu przed koniem, tylko może w tej odwrotnej kolejności. Czyli najpierw zastanówmy się, gdzie się coś może zepsuć. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że w tej chwili mamy 11. próbę ustawowej zmiany, która miałaby ograniczyć wywóz leku. To jest problem, z którym nie możemy sobie poradzić. Pani redaktor przecież też wielokrotnie pisała o lekach pseudoefedryną. Jeżeli dzisiaj za sprzedaż jednego opakowania pseudoefedryny przez internet, czyli mówimy o popularnych lekach na katar, grozi nam kara do 500 000 zł, no to ja oczekuję, że przynajmniej tej wielkości kary będą za naruszenie zasad sprzedaży leków na receptę przez internet. Wspominaliśmy też o tym, że być może takim wyjściem, które faktycznie pomogło pacjentom, oprócz wysyłania wyrobów medycznych refundowanych, byłoby dotarcie bezpośrednie farmaceuty do takiego pacjenta. Tak jak dzisiaj odwiedza go lekarz, odwiedza go pielęgniarka czy rehabilitant, żeby w ramach takiej tak zwanej opieki farmaceutycznej, tak jak jest to w wielu krajach na świecie, czyli połączonej z taką usługą przeglądu lekowego na przykład, pełną informacją o tym, co bierze pacjent i wskazaniem, w jaki sposób powinien lek przyjmować, żeby mógł docierać do tego pacjenta farmaceuta. Oczywiście nie byłoby to obowiązkowe dla każdej apteki, natomiast już dzisiaj jest wielu takich, którzy docierają przecież do swoich pacjentów, dostarczając im te leki bezpośrednio do domu. Mówimy o tym, żeby to w jakiś sposób sformalizować i zorganizować ustawowo. Wtedy problem zostałby rozwiązany, bo mogłyby dotrzeć do pacjenta wszystkie leki.
Czyli tak, znowu zmiany muszą być kompleksowe, prawda? A druga rzecz, jaka mi się nasuwa, jeżeli mówimy o opiece farmaceutycznej, to ten pomysł, żeby to farmaceuci mieli szczepić przeciwko grypie. I teraz już chciałam od razu powiedzieć, że dzisiaj przeczytałam stanowisko któregoś ze związków pielęgniarskich, czy też stowarzyszeń, że to jest niedopuszczalne, ponieważ farmaceuci nie mają prawa naruszać ciągłości skóry. I co pan na to? To znaczy, jeżeli chodzi o naruszenie ciągłości skóry, z pewnością zgadzam się ze stanowiskiem osób, które się na tym znają świetnie. To, co znalazło się w dokumencie nazywanym potocznie polityką lekową, to doświadczenia, które występują w wielu innych krajach. Tam, gdzie pacjenci na przykład mierzą cukier, uczestniczą w badaniach przesiewowych, na przykład badaniach poziomu cholesterolu, gdzie mając dostęp do wielu aptek, bardzo łatwo jest w szerszym zakresie prowadzić takie badania. Ja nie sądzę, żeby to było tak szybko i łatwo do zrealizowania u nas w kraju, więc myślę, że nie ma tutaj podstaw do niepokoju. Rozumiem, że farmaceuci nie wyrywają się. Nie garną się do tego. Zresztą to wymagałoby wielu, wielu zmian. To nie jest tak proste, że dzisiaj nagle weźmiemy sobie strzykawkę do ręki i będziemy kogoś nakłuwali. No to też jednocześnie pokazuje, jak każde środowisko zazdrośnie strzeże tej swojej działki, prawda? My na przykład długo tłumaczyliśmy, że lekarze nie powinni handlować szczepionkami, no ale jakoś to robią. Nie można doprowadzić do pomieszania pewnych kompetencji. Czyli na przykład była propozycja kilka lat temu, żeby to pielęgniarki wypisywały recepty i on od początku protestował, twierdząc, że nie do końca są tym zainteresowane. A więc narzucanie komuś czegoś na siłę nie zawsze ma duży sens. No właśnie, polityka lekowa, dokument państwowy, który zawiera 110 stron, i właściwie każda grupa, której dotyczy ten dokument, go w jakiś sposób protestowała. Wiem też, że Naczelna Rada Aptekarska zauważyła, że powstawał on bez środowiska farmaceutów. My traktujemy zresztą, podobnie chyba jak minister Czech, ten dokument jako taki początek do dyskusji. Czyli coś, co się pokazało i dopiero będzie w jakiś szczegółowy sposób analizowane i rozbudowywane. Opierany już na takich konkretnych podstawach. Natomiast ten udział farmaceutów, no niestety to jest duży problem, dlatego że jeżeli wyobrazimy sobie na przykład ławy sejmowe, to bez względu na to, jaka jest to kadencja Sejmu, zawsze zasiada tam na przykład kilkudziesięciu lekarzy. W ubiegłej kadencji Sejmu mieliśmy na przykład premiera, przecież pani premier Kopacz, lekarz, tak? Aż kilkudziesięciu. To są zwykle szefowie Komisji Zdrowia, to są ich zastępcy, to są szefowie senackich Komisji Zdrowia. W tym parlamencie na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz jest lekarzem, a z drugiej strony pan marszałek Karczewski. Profesor Grodzki. Tak jest. Oczywiście jest bardzo wielu fachowców i kiedy omawiają sprawy związane z medycyną, to nawet jeśli ona ich bezpośrednio nie dotyka w pracy zawodowej, to przynajmniej mogą to skonsultować między sobą. Natomiast wśród całej tej grupy posłów nie ma tak naprawdę ani jednego farmaceuty. Ani jednego. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę fakt, że ilość farmaceutów w Ministerstwie Zdrowia jest również szczątkowa, dlatego to jest argument, dla którego zachęcamy właśnie do konsultowania tego z nami. Naczelna Rada Aptekarska ma ustawowo wpisany obowiązek konsultowania wszelkich aktów prawnych i opiniowania ich, więc my jesteśmy do dyspozycji. Chcemy tylko, żeby ktoś z tej wiedzy skorzystał. Rozumiem, że teraz Państwo dostali ten dokument do zaopiniowania, tylko że po czasie, tak? Tak, ale cały czas nad nim pracujemy. Tak jak mówię, to jest początek, bo też proszę zwrócić uwagę, że tego dokumentu nie było przez całe lata. Jeżeli on się pojawia, to mówimy, okej, no najłatwiej byłoby na to wszystko wyrzucić mnóstwo wątpliwości, ale my wychodzimy z założenia innego. No, mamy swoje wątpliwości, mamy swoje problemy, ale na przykład już zgłosił jeden z kolegów kwestię suplementów, które trzeba byłoby w tym dokumencie ująć i faktycznie minister Czech stwierdził, że tak, to jest dobry pomysł, trzeba o tym porozmawiać i być może ten dokument o reklamie również suplementów, czy... Jeżeli chodzi o reklamę leków i suplementów, to jest w ogóle dziwny problem, dlatego że Polska Inspekcja Farmaceutyczna jako jedna z niewielu w Europie, jeżeli nie jedyna, nie ma na przykład prawa do nakładania kar za reklamy leków, które wprowadzają w błąd. Ostatnio na przykład UOKiK nałożył taką karę w wysokości 26 milionów złotych za to, że suplement wprowadzał w błąd. Sugerował, że jest lekiem. Więc my wychodzimy z założenia, że wszystko, co podszywa się pod lek, powinno zostać tak potraktowane. Jeżeli udajesz lek, bądź gotów ponosić karę tak, jak wówczas, gdybyś go produkował. I taką zmianę będą Państwo postulować, żeby... Tak. W naszej ocenie Inspekcja Farmaceutyczna powinna mieć takie możliwości. Zresztą no, trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że ta nasza Inspekcja Farmaceutyczna to są ludzie, którzy dbają o ten bardzo wrażliwy poziom naszego bezpieczeństwa. No mówimy o lekach. Ktoś kiedyś powiedział, że w dzisiejszych czasach kto ma leki, ten ma władzę. Ale taka jest prawda, bo jeżeli to jest inspekcja, która ma te leki nadzorować, ten niezwykle wrażliwy rynek, to ona powinna dostać do ręki wszystkie możliwe narzędzia. I na przykład jest procedowany w tej chwili już projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który za wywóz leków ratujących życie nakłada karę do 10 lat więzienia. Ale tam na przykład znalazł się świetny moim zdaniem artykuł, który mówi w ten sposób, że jeżeli inspekcja farmaceutyczna potrzebuje pomocy,
to wszystkie urzędy i wszystkie służby mają obowiązek natychmiast jej udzielić. To jest faktycznie wsparcie, które może poskutkować. W tej chwili tak to nie działa, prawda? Pan był inspektorem farmaceutycznym wojewódzkim. Jak wyglądały kontrole? W czasie, kiedy ja byłem, a zakończyłem swoją pracę 10 lat temu, to był zupełnie inny rynek. To był rynek, który należał do drobnych przedsiębiorców, którzy w zasadzie liczyli się ze zdaniem inspektora. Dzisiaj tak naprawdę rozpoczęcie kontroli, czyli przeprowadzenie, wiąże się z tym, że praktycznie przy inspektorze cały czas w wielu przypadkach siedzi już mecenas firmy, która jest kontrolowana. Bardzo często zdarza się, że właśnie wykorzystując kruczki prawne, te wszystkie ruchy inspekcji są paraliżowane, przeciągane na lata. I to jest niezwykle uciążliwe. Inspekcja w zasadzie w mojej ocenie powinna się skłaniać bardziej ku temu, żeby być służbą, mówię tu o służbach mundurowych, niż takim klasycznym urzędem, z jakim mamy do czynienia zwykle, kiedy próbujemy załatwić jakieś papiery. A zatem ewidentne wzmocnienie. Ja pamiętam, że w roku 2004, kiedy rozmawiano o tym, jak funkcjonuje inspekcja w różnych krajach, szkolili nas Hiszpanie. Oni mówili, że nie poradzicie sobie z wywozem leków, bo my nie możemy sobie z tym poradzić, a nasz odpowiednik wojewódzkiego inspektora może nałożyć karę do 2 milionów euro. A ta kara mogła być znacznie zwielokrotniona za zgodą premiera. Nasza inspekcja farmaceutyczna nie ma prawa do nakładania mandatów. W związku z czym ta dysproporcja w tych wszystkich prerogatywach, które posiadają, to jest przepaść. I to musi zostać zmienione. Inspekcja powinna zostać spionizowana, powinna zostać dofinansowana, tam się powinni znaleźć najlepsi. Bo oni dbają o ten, tak jak powiedziałem, wrażliwy bardzo sektor. Na razie nie ma takich planów, projektów. Są plany spionizowania inspekcji. Bardzo głośno się o tym mówi i mówiono o tym w Ministerstwie Zdrowia, mówią o tym coraz częściej posłowie, ale też chyba wspominał o tym sam nowy główny inspektor farmaceutyczny, który właśnie w ten sposób widzi te role. Czyli najpierw bardzo mocne zmiany w prawie, dające szerokie uprawnienia. Chociażby prosta rzecz, kiedy przychodziła inspekcja farmaceutyczna do niedawna na kontrolę, nagle ktoś na bramce mógł powiedzieć, państwo nie mają przepustki, więc nigdzie nie wejdziecie. Dzisiaj to wszystko ma się zmienić, czyli prawo do wstępu we wszelkie miejsca. Na przykład potężne kary, jeżeli ktoś nie udostępni dokumentacji. Bo przecież tak naprawdę bardzo wiele firm handlujących choćby lekami na wywóz, to jest druga dokumentacja finansowa, która jest gdzieś tam schowana, w jakimś innym laptopie. Tego nie ma w trakcie oficjalnej kontroli pod ręką, żeby można to było ocenić. Rozumiem, że oni są bardzo mocno przygotowani, że ten mecenas z nimi czeka, a inspektor nie może zabrać ze sobą na przykład policjanta, który by gdzieś gwarantował chociażby bezpieczeństwo. No, na dzień dzisiejszy było to bardzo trudne. Oczywiście można było prosić o taką pomoc, ale to się rzadko sprawdzało. Natomiast od kilkunastu miesięcy widzimy zmianę podejścia. I tutaj na przykład szefostwo prokuratury wydało specjalne zalecenia, jak należy traktować osoby, które wywożą leki nielegalnie. I na przykład te grupy przestępcze, o których mówimy, które zostały zatrzymane, mówimy o podejrzanych na razie oczywiście, no to tam zarzuty zostały postawione od razu do lat 8, a to jest zdecydowane ostrzeżenie dla wszystkich, którzy się tego grzechu podejmują. Wydaje się, że Ministerstwo Zdrowia, wydając dyrektywy dotyczące, czy projektując regulacje dotyczące właśnie wywozu leków, czy sposobu wstępowania z lekami, powinno się bardziej konsultować z Ministerstwem Sprawiedliwości, prawda? I tak chyba w tej chwili jest. Ten projekt na pewno, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, widać w nim rękę Ministerstwa Zdrowia. Chyba takie delikatne odciski palców. Ale z receptami inspektoratu farmaceutycznego. Ze sprzedażą wysyłkową leków chyba tam nie było takiej współpracy, prawda? Byłaby pożądana. Myślę, że przy tej sprzedaży wysyłkowej leków to poszło takim naturalnym trybem. Czyli krótko mówiąc, wszystko, co miało w zdaniu wpisane niepełnosprawni, musi pójść szybko, bo idziemy z pomocą. Na zasadzie, że kto szybko pomaga, pomaga dwa razy. No ale tutaj w tym przypadku jednak myślę, że trzeba jeszcze będzie parę przepisów przepracować dość głęboko, żeby faktycznie można mówić o tym, że jest to bezpieczne. Dopóki nie będzie w 100% bezpieczne, dopóki nie będziemy mieli gwarancji, że pacjent dostanie to, co powinien, że będzie to lek niesfałszowany, że nie wyjedzie lek ratujący życie, że dostanie go w porę, no to do tego momentu trudno będzie zyskać pełne poparcie z naszej strony. Ale jest też wola do tego, żeby to zmieniać, w związku z czym już się cieszymy. Oby się zmieniło. Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, a ja zapraszam na Rzecz o Prawie na poniedziałek.